To już jest coś, co bardzo, jest bardzo niebezpieczne, bo to nie jest kwestia tylko, że jest jakaś postać nastolatki czy kogoś innego, który takie poglądy głosi, a inni mniej lub bardziej się z tym zgadzają. Nie, to jest coś narzucane, a ta aktywistka staje się już jakby wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych, jak należy myśleć i w konsekwencji jak należy postępować. I jeszcze jeden fragment. Do tego stopnia, że przecież głosi się, że najlepszą przysługą, jaką można oddać Ziemi, to jest to, żeby wyginął ludzki gatunek, no bo wtedy nie będzie kogoś, kto by na przykład powodował efekt cieplarniany. Na ten wywiad bardzo gwałtownie zareagował wiceprezydent Warszawy. Na Twitterze napisał, że ksiądz arcybiskup ma iść do diabła. No i teraz pytanie zaczyna pan poseł Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do pana posła. Czy to nie jest przekroczenie jednak jakiejś granicy, jeżeli chodzi o ten rodzaj skomentowania wypowiedzi hierarchii? No oczywiście jest to skandaliczna wypowiedź pana Bieja. No bo wypowiada się jednak urzędnik. No ale też postać która jest znana z różnych wypowiedzi, a wielokrotnie odnosiłem się do wypowiedzi pana Rabieja, chociażby w kontekście jego wypowiedzi, jak mamy dojść do małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci. Natomiast no, tutaj ad personam w bardzo taki ohydny sposób zaatakował księdza arcybiskupa Jędrasza, z czego co ciekawe zdaje się, że zrobił to będąc w Australii, nawiązując do Szwecji. Jest tam takie pojęcie wpisujące się właśnie w tą całą ideologię, o której mówił ksiądz arcybiskup Flickstrand. To jest wstyd, że się lata zbyt często i zbyt daleko, więc szkoda, że pan Rabiej, to jest takim ekologiem, jak rozumiem, nie wybrał się na wakacje gdzieś bliżej, tylko poleciał na drugi krańc świata. Nie wiemy do końca, czy pojechał jak tam. Chodzi o to, że... No być może płyną tam na diabła. Bardzo dobrze napisał. Nie, ale to nawet bardzo dobrze napisał. Idź do diabła! Że do Hiszpanii gdzieś tam dotarła. Płynęła do Stanów Zjednoczonych. Jednak, a potem musiałem szukać przy ja w ogóle się zastanawiam, nie wiem, czy w Szwecji nie ma obowiązku szkolnego, że dziecko czy nastolatka nawet przez wiele miesięcy nie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, ale to jest jakby jej sprawa. To, że ona się angażuje, każdy ma wypowiadać, również osoby młode do tego nawet zachęcamy, natomiast no, to nie może być tak i to trochę jednak wygląda dziwnie, że wielu przywódców światowych... Pani Katarzyna Piekarska, Inicjatywa Polska, Polina Obywatelska. To ostatnie zdanie, bo mamy strasznie mało czasu. Warto zapoznać się z wypowiedzią księdza arcybiskupa dokładnie, bo on mówi też o tym, że oczywiście musimy dbać o środowisko, że mamy też pewne elementy, gdzie trzeba się nawrócić. Natomiast wyciągnięte z kontekstu przez polityków opozycji uważam, że warto pani się zapoznać z tekstem, który się komentuje. A propos latania, to tutaj właśnie sobie odtworzyłam, że młody asystent pana Macierewicza też często latał do Stanów. Nie, no to jest oczywiście, ale no to znaczy ja rozumiem tak, że jak pan Rabiej leci, to wtedy ma do rzeczy. Nie, ale pan jak leci młody asystent, tak nie wiadomo po co, zresztą ale, też, ale przepraszam bardzo, ale to jest nawet no jakby był to stary asystent, tak. No. On nie ma tak, problemu, oczywiście asystent, tak, lata, no tak, ale pytanie, czy pieniądze lata, ja tak, bo lata pojęciu, za nasze, pojęciu, tak w ogóle, które dotyczy latania tak. Przez osoby, które mówią o tym, że nie powinno się latać. Ja uważam, że czy to jest arcybiskup Jędraszewski, dobrze, ale to ja najpierw powiem może o arcybiskupie Jędraszewskim, który jest niezwykle przecież oczytanym i inteligentnym człowiekiem i myślę, że więcej, znaczy, że na pewno zna encykliki Jana Pawła II poświęcone ekologii. To, co on pisał na temat samej ekologii, mam mało czasu, nie będę tutaj cytować. Na pewno zna to, co robił i mówił święty Franciszek, a także święty Bonaventura z XIII wieku, który naprawdę bardzo ciekawe rzeczy mówił na temat samej ekologii, bo myślę, że jako człowiek oczytany na pewno to zna. Myślę, że jednym z najważniejszych, tak jak powiedziałam na początku, w następnym roku jest powstrzymanie zmian w klimacie, bo to jest nasza Ziemia. Nasza planeta, jeżeli my jako ludzie nic z tym nie zrobimy, nie wylecimy gdzie indziej. Ale pani poseł, przecież to jest jasne zupełnie. No, a jednocześnie, bardzo, że odnosi się arcybiskup, który zawsze o wypaczeniu.
wyznaczaniu jakiejś idei. Ale nie ma żadnej, żadnego wyznaczania idei. Bardzo, i się odnosi do młodej aktywistki, która mówi o tym, że powinniśmy... Że trzeba ograniczyć ale liczbę dzieci. Ale co aktywistka mówi? Aktywistka już nie mówi o ograniczaniu dzieci, tylko ona mówi o tym, że powinniśmy zmienić pewien styl życia, to znaczy, żeby zrezygnować z plastiku, żeby trochę inaczej spojrzeć na to, na to środowisko. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Koalicja Polska, PSL, natomiast uważam, że to jest też ciekawa rzecz. Przepraszam, jeszcze nie do końca. Musimy kończyć. Że jak nie, pan prezydent coś pani mówi poseł ostro, Agnieszka, to jest dobrze. Pani... Jak rabi mówi coś ostro, to jest źle. Ale to jest jednak zupełnie inna wypowiedź. Zupełnie, zupełnie... Zupełnie co innego. Ksiądz arcybiskup Jędraszewski w tym wywiadzie akceptowaliście Pawłowicz. Przepraszam, pani poseł, że szerzej wyjaśnia stosunek, jego wizję i też stosunek do części Kościoła do ochrony środowiska, do odpowiedzialności za środowisko. Bo to jest tak, że on tłumaczy nauką Kościoła, tak jak to robi Jan Paweł II i wszystkie dokumenty. I rzeczywiście być może w każdy w jego słowach, czy w zestawieniu jego słów, można tam doszukiwać się jakieś odniesienia do co może się komu nie spodobać, ale w ekologicznych organizacjach, czy różnych aktywistach, którzy są jakoś specjalnie skrajni, też można się doszukiwać różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, czy sposobu postępowania. Ja nie muszę się zgadzać z tym, co mówi szwedzka aktywistka młoda, czy na przykład pokazuje pewne elementy, ale zgadzam się co do całego kierunku odpowiedzialności za środowisko, za prowadzenie różnych modeli. Ja uważam, że jeżeli ona trafia do jakiejś grupy młodych ludzi, którzy zastanowią się nad swoim codziennym postępowaniem związanym z funkcjonowaniem i dbaniem o środowisko, to jest to dobre i powinna trafiać do mnie, trafiają inne argumenty, inne autorytety co do ochrony środowiska i tak naprawdę patrzą na to odpowiedzialność. Stawiamy kropkę, kończymy. Pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł Katarzyna Piekarska, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska, parlamentarny, pan minister Michał Woś, Solidarność na Polska, pan poseł Maciej Dula. Żałuję, że nie mogłem powiedzieć no niestety, ale już pani poseł Piekarska zjadła cały czas na ten temat. I jeszcze jedno powiem, nie i pani poseł Agnieszka Ścigaj, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15, ale może jeszcze do tego wywiadu wrócimy. Bardzo dziękuję, Katarzyna Głyska. Do usłyszenia i do zobaczenia.